Elu, wspierasz wyjątkowy projekt, wyjątkową kampanię. Co cię do tego skłoniło? Po pierwsze chciałabym powiedzieć, że Izabela, czyli kobieta, która to wszystko wymyśliła, która wymyśliła całą tę kampanię i która jakby wkłada serducho i całą siebie od wielu lat już w ten cały projekt. Po drugie, no cel. Cel, myślę, jest tutaj najważniejszy. Uświadamiać kobiety, wiecie, rak piersi, w ogóle rak, to jest bardzo podstępna i okrutna choroba. I wcześniej wykryta daje duże szanse na to, żeby się wyleczyć, żeby się tego dziadostwa ze swojego organizmu pozbyć. Natomiast no, jeżeli chodzi o to w momencie, kiedy się nie badamy, kiedy odpuszczamy, kiedy nie zwracamy na to uwagę, kiedy nie słuchamy swojego ciała, szanse są praktycznie zerowe. Więc nie czekajmy, badajmy się, badajmy siebie same, nakłaniajmy do tego również swoich partnerów, bo o tym też się nie mówi, ale rak piersi również dotyczy mężczyzn. Dużo rzadziej, ale jednak on też istnieje. Mówmy o tym cały czas, nie tylko teraz w miesiącu październiku, ale mówmy o tym w listopadzie, w grudniu, w styczniu i mówmy o tym każdego dnia. Nakłaniajcie swoje mamy, ciocie, siostry, wszystkich do tego, żeby się po prostu badać. Róbmy to dla siebie. Elu, ty jako kobieta, która pracuje w mediach, masz bardzo dużo zajętości. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle dzisiejszy świat bardzo pędzi i my zapominamy o tym zdrowiu. Czy ty na przykład miałaś taki moment w swoim życiu, że dostałaś symptomy od swojego organizmu, który powiedział ci stop, że musisz zadbać bardziej o siebie, że nie można tak pędzić? Zdecydowanie tak. To jest tak, że ja mam wrażenie, że niby o tym wiem, niby już człowiek trochę lat przeżył na tym świecie. Wiecie, i zdaję sobie sprawę też z tego, że nie można tylko ciągle gonić i pracować, trzeba łapać ten balans, tą równowagę i przede wszystkim trzeba się wsłuchiwać w siebie, ale też trzeba się systematycznie badać i to nie tylko jeżeli chodzi o raka piersi, ale również robić sobie wyniki. To jest, ostatnio słyszałam od mojego lekarza takie piękne powiedzenie, on mówi, bo nie lubo, to jest trochę... tak jak z dobrymi samochodami na przykład. Raz na jakiś czas, jeżeli chcesz, żeby był w dobrej formie, musisz mu zrobić pełen przegląd. I to wiem, że to jest trochę śmieszne porównanie, żeby porównywać siebie do samochodu, ale to jest trochę na tej samej zasadzie. Jeżeli chcemy, żeby działało wszystko jak najlepiej, żebyśmy my były jak najdłużej w dobrej formie, no to trzeba to sprawdzać, trzeba się badać. Ale w tym pędzie rzeczywiście czasem troszeczkę trudno jest o tym pamiętać. Czasem też my, kobiety szczególnie, mamy coś takiego, że siebie stawiamy na dalszym miejscu. Partner jest ważniejszy, rodzice są ważniejsi, dzieci są ważniejsze, praca jest ważniejsza, wszystko jest ważniejsze i dopiero gdzieś tam przy samym końcu jesteśmy my, nie. A tutaj trzeba czasem zdobyć się na taki zdrowy egoizm i postawić siebie jako numer jeden. Jak radzisz sobie z insulinoopornością? To jest taka walka każdego dnia, bo tu jest wiele aspektów. Po pierwsze dieta, po drugie przyjmowanie odpowiednich leków, po trzecie systematyczność, no bo tutaj też i przy przyjmowaniu posiłków w mojej pracy jest to chyba najtrudniejsze. Więc ja się wspomagam i na razie mi się to sprawdza najlepiej dietą pudełkową. Bo przez dłuższy czas rzeczywiście próbowałam robić to po swojemu, przyszykowywać sobie jedzenie, wozić gdzieś, ale to, co jest najtrudniejsze, bo jak się wraca późno do domu, to ostatnią rzeczą, o której myślisz, jest stanie jeszcze przy garach i przygotowywanie sobie posiłków na następny dzień, więc u mnie sprawdza się właśnie to. No i gdzieś tam próbowanie przynajmniej tego balansu też złapać, bo przy tej chorobie też ważne jest unikanie stresu. Umówmy się, jeszcze w naszej branży jest to praktycznie niemożliwe, ale gdzieś właśnie takie momenty wytchnienia dla mnie, spotkania z rodziną, z przyjaciółmi, to jest ten moment, kiedy ja oddycham i łapię ten balans.